dobry, z tej strony Zaku, jest ze mną Czerwony Mangetsu. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Czerwony Mangetsu, spieszymy się, bo nie ma co tracić czasu, moi drodzy widzowie. Czemu to zabrałeś? Ja chciałem to wziąć. O, jak przykro. Przecież mam zrobić, wiesz co mam zrobić. Dawaj mi to. Ponury z oku. Trzy sztabki tego i możesz zostaw mi zrobić jedną, trzy kolejne. Zostaw jedną srebrną sztabkę, bo trzeba do bundle, a wiesz? A nie ma jej tam? Nie. No to zrób sobie następną. Nie, to się długo będzie robić, daj. A jak ją zrobiłeś? Jakie ty robisz? To się kwarc robi. No to zrobię dwa sprinklery w takim razie, oszukałeś mnie. No, zrób. Dobra, no to ogólnie mamy dzisiaj dosyć konkretne plany na ten odcinek. I po pierwsze i najważniejsze, na pewno sobie dzisiaj odlokujemy bundle, który sprawi, że będziemy mogli nareszcie szybciej podróżować sobie za pomocą kolejek, bo już mamy 99 slime'ów, ale to jeszcze wszystko zobaczycie, odłożymy się. Ja tutaj sobie podkładam to, pyk. I ogólnie nam trochę, wiesz? Uschnęło? No, tam na dole. No ty taki smutny dzisiaj jesteś. No bo mi uschnęły roślinki i mi jest przykro teraz. Ale to jest przykro się tego słucha. No zobacz. Dobra, zobacz. To ja też będę ponury razem z Zokiem. Tu będzie. No, drodzy widzowie, to jest odcinek, jest fajna, przyjemna muzyczka, ale naprawdę nie ma się z czego cieszyć, widzowie. Nie cieszcie się tutaj. Tu nie ma co się cieszyć, nie ma co się nawet spieszyć, można nawet powiedzieć. Ale nie rób takich rzeczy, po co robisz takie rzeczy? Ale po co robisz takie rzeczy? Tutaj nie ma się co spieszyć. Dobra, ludziska, biorę wszystkie te rzeczy, które są potrzebne do bundla. Chyba jest, pamiętałem. Ale mieliśmy podlać jeszcze, nie? Tak, idziemy podlać. Ogólnie dzisiaj bardzo dużo będzie rzeczy naraz, także przygotujcie się na takie nagromadzenie, przynajmniej w tym pierwszym dniu. Jeszcze na przykład Demetrius lubi truskawki, to jeśli mamy truskawki, mamy truskawki? Mieliśmy, ale zobacz, nie wiem czy mamy. Nie ma. Nie ma? No to lodem kupimy. Są dwie. No to idealnie. Dobra, ja zbieram geody. Gdzie są geody? Tu jest, tu. Zwykłych nie mamy żadnych? Nie wiem, ale na pewno coś tam rozbijałem kiedyś, wiesz? To wezmę te też omni, nie? Te fajne. Weź wszystkie. I ogólnie zrobimy tak, że się troszkę podzielimy z Zoku na zadania, więc z perspektywy tutaj jak najbardziej będą miały sens w dzisiejszym odcinku. No w każdym mają, hal. No tak, ale dzisiaj szczególnie, bo prawdopodobnie będę miał scenkę z Emilii, bo sobie chcieliśmy zrobić coś poza nagraniem, a później scenka mi się odpaliła i stwierdziłem, że jest warta pokazania, jako że już takie rzeczy pokazujemy i nie warto tego pomijać. No teoretycznie to nie mieliśmy nagrywać tego dnia, bo mieliśmy zrobić tam parę rzeczy, żeby było wszystko gotowe, albo przynajmniej w jakiejś tam ilości gotowe rzeczy, jak sprinklery czy inne takie pierdoły, ale... Piece przede wszystkim chcieliśmy, rozbiorę sobie koperu. Na piecyk i ogólnie, bo koper zawsze się przyda na bomby i tak dalej. No, tak dalej. Co ty tam robisz teraz? Ja sprinklery będę robił, tylko muszę kwarc przewalić. Właśnie przydałoby się, żebyś tutaj też pospeedrunował z tym podlewaniem, bo wiesz, ja muszę jeszcze do miasta, żeby kupić ciasta. Ale ja cały czas podlewam, spokojnie, tylko teraz dołożyłem kwarc, żeby się palił, bo zbierałem nowy. Dobrze. Też wspomnę, ludziska, że ktoś z was pytał się nas, co ze zwierzątkami, czemu ich nie robimy. Otóż na początek są niezbyt opłacalne, a można się, że tak powiem, niegrzecznie udupić z kasą bardzo łatwo. No, kosztować. Tak. I sobie narobić problemów, także woleliśmy w to tak nie szarżować, ale już myślę, że powoli nastaje ten etap gry, kiedy możemy zacząć to robić i chyba nawet dzisiaj sobie pójdę do Robin, żeby wybudować kup. Tylko muszę zobaczyć, co na ten kup jest potrzebne. To daj mi chwilę z oku. No zobacz, ja podlewam. Nie pamiętam, ale wiem, że pieniążków trochę będzie na to. Tysiaki. 300 drewna i 100 kamienia. No to... Tu mamy od groma tego. A jeszcze w ogóle tu list mam. Tu list? Masz szczęście, że znalazłem cię ostatniej nocy. No, 1000 golda? Linus mnie cały czas znajduje. Co 1000 ja golda tam. 1000 golda tam było? Czy ile? Ile co się 1000 golda? Nie było napisane, ile kasy ci wziął? Nie. Ja miałem, że Georgia pracownik mnie spotkał i że 1000 golda mi kasuje. No cóż, no a Linus chyba nie zabiera, z tego co widzę. Linus mnie znajduje i jest szczęśliwym człowiekiem, że mnie znalazł po prostu. Dobra, ja chcę złoto. Potrzebuję złota trochę. Dobra, to będziesz musiał chyba podlać już resztę, bo mam tutaj nieciekawą sytuację w tym momencie. Wziąć rzeczy już do bundla powoli? Możesz brać, ja tu skończę to podlewać i będę też wyruszał kuku zniszczenia godek. Mam 3 godziny w sumie na to. Nie wiem, czy zdążę. No, myślę, że damy radę. Bundla oddamy chyba na sam koniec, bo ja też mam siekierę w ogóle, mam jeszcze do odebrania i mam do oddania
Marchewkową jaskinię. Marchewkową jaskinię. No! Wiecie tak. O co chodzi. Dobra, to dawaj tego. To dawaj szybko, skończymy to, bo ja muszę szybko tego odejść, bo mnie goni czas. No ja też tu lecę. Jeszcze muszę do Robin zajrzeć, słuchaj, żeby wybudować ten kup, nie? A mamy jakieś miejsce szczególne, gdzie chcemy go postawić? Na razie mogę go wybudować byle gdzie, żeby czasu nie marnować. Ona ma czynne do 17, to pamiętam. I jest quest ze slajmami, że wiesz, jest? 8 slajmów, 1000 golda, tak. Więc warto to zrobić. Naprawdę, te ze slajmami to jest kozak. Kozak quest. I teraz no, przygotujcie się, ludzie, na scenkę. Jest scenka, jest scenka. No, raczej nic dziwnego, że się powtórzyło. No, wejdź, Zangetsu, chcę ci coś pokazać. I ludziska, ta scenka mi się odpaliła i stwierdziłem, że muszę po prostu, musimy tutaj z Zokiem nakręcić odcinek. Teraz usiądź, zrelaksuj się i pozwól sobie przenieść się w lepsze miejsce, okej? Okay? I w tym momencie Emily się odpala i nie wiem, czy przez Emily nie zdążę do Clinta iść, żeby, wiesz... No właśnie, ja idę już, ale nie wiem, czy zdążę. Odpala się! Jak, nie wiem, na boomboxie coś sobie odpaliła, czy to była kaseta nawet. I teraz dansuje, patrzcie, jakieś dance Emily. Ja nie wiem. Pozwól przenieść się w inne miejsce. Ja myślę, że to jest dość dziwna metafora tego tańcu, który nam daje jakieś korale. Tańca chyba. Tańcu, ale powiem ci, że to kojarzy mi się trochę z tym Wizardem, gdzie ta magia lasu było i drzewa i w ogóle, nie? Choinki. To tutaj mam takie koraliki drgające, jakieś tęczowe się pojawiają, wężyki, nie wiem, snake'i. Nie wiem, może prawdopodobnie, że też to zobaczę, ale nie jestem pewny. Masakra, co to jest za scenka, kto to w ogóle tworzył? Ja nie wiem, czemu takie rzeczy mają tutaj miejsce. O, serduszka są, ona mnie kocha. Dobra, to ja rozbijemy gołotki w takim razie, pach. O, a która jest godzina? A, 15:50. I dziad ufolut nawet tutaj jest, 16:50? Nie zdążysz, 15:50. Ona już zakończyła już taniec, to może zdążę jednak, wiesz? Raczej nie, 16 jest. Więc łapię powietrze, co o tym myślisz? To było wspaniałe, dobra. Znaczy, dałem niezręczne, ale już nie chcę jej martwić. Fiu, to był niezły wysiłek, no nie dziwię się. I taki taniec się nawet tutaj chichra. Nie spociłam się tak, odkąd zamówiłam Pepper Platter na imprezie z okazji ukończenia szkoły u Abigail. Wyrzucę te buty. Już lepiej wezmę prysznic, no nie dziwię się. Po takim tańcu. Kurde, 16:40. No to nie, to kup dzisiaj nie zdążę zbudować ludziska, aj. No to szkoda, bo Clinta i tej mi się nie dało, i Robin się nie dało odhaczyć, ale zawsze tak jest tymczasem, no. No jest. Myślę, ja nie mam miejsca za dużo. Mogłem zamiast podlewać iść troszkę wcześniej, jednak. Już nie rozbiję reszty. Dobra. Cholera. No to wiecie co, to się odwlecze, nie, to nie ucieczę, dzisiaj jeszcze wybudujemy kup, znaczy w sensie w dzisiejszym odcinku, ale jutro jakby. Dzisiaj wiesz co, Zoku, wziąłeś sobie truskawkę? Wziąłem. Ja mam Demetriusa. Gdzie on jest? On jest, idzie przy Community Center. Dobra, tylko ja odłożę mi rzeczy do muzeum, bo tam mam kilka rzeczy nowych. No, to... a w ogóle na singlu to jest troszkę bardziej zbalansowane z tym wymierzeniem sobie czasu, bo czas się co chwilę jakby stopuje, nie? No właśnie. I jakby gdyby to wszystko się działo teraz na singlu, to była zupełnie inna ścieżka. Śpiewka, nie ścieżka. Dobra, mówię jak narkoman. Będzie? Spokojnie, spokój się. A to odbieram nagrodę wielkiego misia. Wielkiego misia? Kryształ. Dobra, Demetrius jest gdzieś się przemieścił? Idzie obok domu Luisa, tam gdzieś był. Może do paru robi? Iść, wiesz? Mi się wydaje. No w sumie może iść, to ja też tam pójdę. Kurde, poszedłem do tego rozbijać te geody, ale też mało miejsca miałem i nie rozbiłem za dużo rzeczy. No to, ale powiem ci, że połowa rzeczy się udała, a podlana jest cała farma? No, podlałem. Wrzuciłeś tam do pieca jeszcze trochę, żeby się przepalało coś? A coś tam wrzuciłem, złoto chyba. O, no to dobrze, niech się robi. Wiesz co, Robin. Ja chyba zajdę jeszcze do jaskiń, na chwilę, żeby te slime odhaczyć, co o tym myślisz? Możesz iść. Czy mi coś dało to z Demetriusem? Mam 3 serduszka z Demetriusem, proszę bardzo, bardzo fajnie. Czemu ja z Mauru mam 4 serca? Może cię kocha. To jest te urodziny ostatnie, nie? Pewnie. No, ja z Demetriusem mam 4, lol. Też. No ale powiem ci, że nawet relacje, jak na serię multiplayer, to nawet fajnie mamy rozwinięte. To cieszy. Elia do mnie powiedziała, że jak nie będziemy szanować natury, to nasze wnuki spotka katastrofa. To jest całkiem pouczające, jak mamy 4. No, ma rację. Ale fajne są takie klimaty, takiego, wiesz, takie science fiction, coś takiego, nie wiem, postapokaliptycznego i tak dalej, że taka wizja przyszłości, jeśli wszystko dalej będzie szło według naszej teraźniejszości.
No, to trochę aż strach patrzeć w przyszłość, wiesz? Buty do walki, no. Chciałem jeszcze powiedzieć, że za 3 dni urodziny ma ten krasnolud cały w jaskini, co siedzi. A chciałem powiedzieć, że stała się bardzo fajna rzecz, niesamowicie potrzebna teraz. Mianowicie slajmy w jaskini mi się pojawiły, w sensie ten taki pokoik, żeby ubić przeciwników wszystkich. A ja potrzebuję akurat slajmy zabić, nie? A są czerwone? Tak. No to kurde, no to idealnie, że... No, masakra. Tutaj jakieś kurcze... O, jest przejście. Chyba to do 105 odkry... Chyba, że do bundla jeszcze pójdziemy. Ja wyjdę stąd, co ty na to? No możemy iść do bundla, zawsze możemy skoczyć. Diament, diament mam jak coś. I diament w ogóle chyba zdobędę w podwójnych. Mogę zdobyć... Oj. Oj. Idź. Dobra, to selne. Nie. To też. Dobra. 25 HP. Chodź do bundla. Szybko oddamy to wszystko i jeśli dobrze wszystko pójdzie i się wyrobimy, to powinniśmy już następnego dnia mieć odblokowane kolejki. To fajnie by było to zrobić, wiesz? To masz wszystko przy sobie? Tak. Dobra, tak, powinienem czekaj. Wszystko mieć. Jeśli czegoś nie wziąłem, to jestem ciapa, lapa i nie nadaje się. Jeszcze zrobiłem 3 sprinklery, tak, żeby mieć po prostu i misia mam ze sobą, to idę do ciebie. A Demetriusowi oddałeś? Dałem. Pluskawę. No to fajnie. No już mówiłem ci, że właśnie sprawdzę, czy coś mi z nim urosło przez to, że mu dałem. No ale niestety. Znaczy no mam 3, nie wiem czy miałem więcej, nie pamiętam szczerze mówiąc. Czy miałem mniej, czy więcej, czy... Mi czy no, więcej? No więcej raczej nie miałem niż 3. A miałem w ogóle sytuację, że miałem scenkę z Emilii, a nie mogłem mi oddać nagrody. Znaczy nagrody? Tego. Jaskiniowej Marchwi. Bo dobra. Uciekła mi stamtąd. No jestem, dobra, to jedziemy do... już poprawę, idę. Nie? Ja w tym, Star Drop Saloon byłem, wiesz, znaczy jeszcze. Wiesz jeszcze? Wiem, chodź do mnie. Wiesz jeszcze? Już, idę. Możemy też połowić te ryby właśnie, żeby do tego bundla chociaż jakiegoś jednego uzupełnić z tego akwarium. Znaczy ryby, to powiem ci, że to jest najgorszy z wszystkich tych bundli. Naprawdę, nie lubię go, dlatego że on odblokowuje strasznie taką useless rzecz. Mogę ja powstawiać wszystkie? No, jak chcesz, możesz postawić. No bo tak trochę czas nas goni, widzisz? Dawaj. O. Zbiór zakończony. To jest pierwszy. Jaka nagroda? Piec. Piec? Tak, piec. To w sumie w naszym teraz, że tak powiem, nie wiem jak to powiedzieć, w naszej sytuacji, o, to jest idealna nagroda. Tak. Dobra, to idziemy? Czekaj, chodź tu do mnie. O kurde, to było tylko 2 z tych rzeczy. A to ja nie... Ej, ale zmarnowałem slime. Jak to? No bo jest bundle, który miał co jakby... Jest? O Boże. Odblokowaliśmy cały bundle. Za chwilkę powiem. My jesteśmy Junimo, strażnicy lasu. O kurde, to nowa scenka. Aby się wywaliły, bo druga pewnie będzie. Ale ładnie się upatrzył, wszystko działa, nawet pies się włączył. No. A ja bym radził do domu. No tak, ale mi się przykro zrobiło, bo straszny błąd popełniłem z oku. Jaki błąd? Bo tam był bundle, w którym można było oddać 2 z 4 rzeczy, a ja zrozumiałem, że każdą z tych rzeczy trzeba oddać. I trzeba było tak, tam było napisane, że 10 skrzydeł nietoperza, 99 slajmów, jedna esencja tego, ta solarna i esencja pustki. I to były 4 jakby rzeczy i mogłeś sobie 2 z tych rzeczy wybrać. Tak, a ja oddałem tego slajma, oddałem i te skrzydła nietoperza i nie mamy w ogóle już slajmów. Mogłem oddać po prostu po jednej Solar Essence i Void Essence. Także to było useless jak nie wiem i nie jestem z siebie w ogóle zadowolony w tym momencie. Kurde, jeszcze sprinklery tu muszę pacnąć. No to pacnij, ja... Tu jeden. Wiesz co, idę spać. No jest 30 po, ja też idę. Ale skrzaniłem sprawę, kurde, dobra, bo już nie przewijamy do tyłu wideo, kasety ani nic i stało się... Nie. Kurde, przyblokowałem sobie przejście do łóżka. Dobra, zdążyłem, nie walimy się. O! Senka. Jest tak, tańczą. No, tańczą, to są Junimosy. A w ogóle Clint oszukuje. Niby nie pracuje jabłka. Od 17 czy tam 18, a patrz, cały czas pies działa w nocy. Pies działa, a co ma? Deszcz słyszę, górnictwo 4. Poziom 4 walka. Poziom 4 walka dostałem i 5. A ja mam skuteczność w kilofa większą. O, no to super. Coś ty sprzedał? Sprzedałem parę rzeczy. O, no dobra. Takie drobiazgi, tam nie ma co się przyglądać zbytnio. No dobra, 2500. To słuchaj, to siekiera i kup. I ty jeszcze odblokowujesz... Idę rozbijać więcej tych geodek wszystkie. Tak jest. Wiesz co, może weźmiemy te rzeczy, które są zdublowane, bo one są durne.
Ale co? Misio zawsze są fajne, zostaw nie mi się. Nie są fajne. Nie, nie, ja nie rozmawiam z takim użytkownikiem. Ej, mój tekst! Chciałem ci podziękować za zainteresowanie się moją pracą. Proszę, przepis na to, co lubię. Demetrius. Smażone grzyby. Smażone grzyby, bez kitu. O, jeszcze jedno coś. O! To jest fajne. Dane na temat znależności pomiędzy zasadonowością gleby zasadonowością fruktozy plonu. Krótko mówiąc, potrzebuję świeżego melona z twojej farmy. Byłbym wdzięczny, gdybyś takiego od ciebie takiego otrzymał, Demetrius. No czasami się zastanawiam, kto to tłumaczył i dlaczego. No śmieszne, to jest takie trudne słowa polskie. No tak. Tak jeszcze nietrafne nawet można powiedzieć. Wiesz co, bo Jezu, ja piec dostałem. Tylko tą skrzynkę zasłania. No te piece w ogóle są tak trochę dziwnie postawione. No nie było gdzie indziej je dać w sumie. Żeby były blisko dosyć. Dobra. Ile mam przedmiotów do sprzedania? To wiesz co, to ja pójdę chyba... Złota kukurydza znowu. Chodźmy, weźmy sobie melona, po melonie sobie weźmy. A gdzie melony? Tu melony? Tak, tu są melony. Demetriusa idziemy, nie? Z tym questem. Tak. Jeszcze dostałem mały magnetyczny pierścień, jakby mi to w ogóle było potrzebne, ale wezmę sobie. Będę miał większą siłę przyciągania chyba, jeśli to się stakuje, ale nie wiem nic o tym. W ogóle my chcemy ten? Też od jakiego pójdzie, jak mówisz, czy nie? Nie, nie, nie. Znaczy, moglibyśmy, ale myślę, że te dziury można wykorzystać na sprinklery na przykład. No można, można. Dobra, tak. Ja potrzebuję jeszcze, żeby zrobić sprinklery 3T. Daj mi tam wejść na chwilę. Dobra, ja w ogóle kolejne też... kolejne 3 sprinklery, jej. Też super. Muszę pamiętać o tym, żeby gadać odpowiedniej odległości od mikrofonu, bo ostatnio chyba byłem troszkę za daleko i tak się odsuwam. Domyślnie. To nie jest fajnie. Masz takiego swojego wyznaczonego miejsca na te? Na sprinklery? Na sprinklery? Co ja powiedziałem? Nie masz. Ej, pokażmy teraz... może kolejkę, co ty na to? Do Clinta. Możemy. Bo ja się teraz zajmuję tym i ten. I tak sprinklery? Mi się rzuciło, głupio. Nie masz kolejki na sprinklery? Ja dzisiaj śpię, nie wiem. Wiem, słyszę, taki ponury z oku. Dobra, chodź. Kopalnia, miasto. Miasto. No to siup. No i patrzcie, jak szybko. I patrzcie, mamy szybkie podróżowanie, tak samo do kopalni możemy iść szybko. Super po prostu. No to ja porozbijam sobie przekaz, jak już tu jestem. No, dawaj, a ja odbiorę siekierę. Mam siekiera ze stali, możemy Bina. Też odkryć nową lokację. Już wreszcie. Ale ja idę do Robin. Jeszcze odbiorę... ten. Odbiorę questa u Luisa. A wziąłeś melon ze sobą? Tak, mam melon. No to oddasz tam do Demetriusa, przypilnujesz tego powiedz, sobie. Tylko powiedz mi, gdzie on jest, jak będziesz go widział. Uuu, okay. Dostałem dwa kruszce Iridium, a samorodki. O, i dostałem ten. Jakiś kurde komputer. Komputer? No. Ale żadnych nasion nie było. Nie, nasion? Nasion, no czegokolwiek, na jesień czy coś. Nie wiem. Chyba nie. No to... Znaczy w sensie z muzeum. No nie, ja rozbijam tego, daj wypadł mi komputer z tego. Komputer? No taki fajny, powiem ci. Taki fajny, taki... Taki stary. Taki liczący, nawet można powiedzieć. Gunter może mi coś więcej o nim powiedzieć, jak jest napisane na tym przedmiocie. No w sumie jak Luis tu przyszedł. Przy każdym artefakcie. Ej, mam scenkę z Maru. Możesz mi mówić, jaki jest czas w ogóle? 11:10. Dobra. O, witaj, Maru mi Jezu, powiem ci, że to zrobiliśmy teraz, że odblokowaliśmy sobie te kolejki, to jest zbawienie dla nas, bo my wiecznie nie mamy czasu, nie? No tak, mój tata i ja badamy próbki ziemi, ty gryzie oko oddać. Nie wstydź się, w sumie przydałaby nam się pomoc. Tutaj Maru nas prosi do swojego laboratorium ze swoim ojcem. Możesz popilnować tej próbki dla mnie, wezmę ostatnią partię próbek, zaraz wracam. I pewnie Demetrius tutaj, dobry ojciec, coś nas będzie próbował namawiać do niej, czy coś. Nie wiem. Mamy blok perkusji. Blok perkusji. O, to chyba Ancient Drum oddałeś. Dzięki za pomoc, Zangetsu. Dobra, to mamy. Fajnie, że mamy te samorodki tego, Iridium. Maru to dobre dziecko, jest moją wyjątkową córeczką. Iridium. Iridu. I dostałem Scarecrowa takiego fajnego. Nie chciałbym, żeby coś stanęło na drodze do jasnej przyszłości. Wiesz, o co mi chodzi. O, widzisz, tutaj taka ojcowska miłość w tym momencie wkracza i na przykład jedzenie, chichot. O. Demetrius to w ogóle fajny ziomeczek, jest taki przyjemny. No on jest fajny ziomeczek, ale tu wiesz, ja mi nie po drodze zmarł, więc że on mnie tak namawia do swojej córki, to mi troszkę to nie odpowiada. Hej, przepraszam za to. Mam nadzieję, że mieliście temat do rozmowy, gdy mnie nie było. A która jest godzina, żebym zdążył u dorobić? 12:50. Opowiadałem za Angecją próbkę ziemi, które badamy.
Jak ty sobie tam robisz tą scenkę, to ja sobie poszedłem na tą wyspę pozbierać te koralowce i jest ten ziomeczek tutaj, bo deszcz pada. Ten, od którego możemy kupić, wiesz, te muszle. Wybrałem opcję, żeby nic nie mówić, bo druga opcja mówiła, że Demetrius jest trochę dziwny, więc no, wolałem być milczący w tym momencie. No i chyba tyle scenki. W sumie to nawet jakbyś go uraził, to nic by się nie stało wielkiego. No chyba tak. Dobra, wiesz co, kupuję najpierw melon do Demetriusa. Właśnie on jest u siebie, tak? Tak, tak, tak. Jest u siebie w domu. Dobra, pędzę. Leć pędź. I mamy już dużo kasy. Wybuduj budynek rolny i kupujemy sobie, tu jest klatka. W sumie stodołę też można, ale niby klatka. Linus chce ze mnie kolę, Jojo kolę, która jest warta 75 golda i chce mi dać za to 75 golda. No to nieźle. Ale będzie wdzięczny. Będzie wdzięczny, ale ja wyjdę na zero i stracę czas, więc tak trochę mam go gdzieś. Ja mogę wybudować kup obok twojego domku? Możesz wybudować. Dobra, to ja będziesz, ten domek będziesz nie tam robił. Jako mój domek, tylko jako szopa. O, też mam scenkę z Maru, tą samą. To nie mogę w tym samym momencie przyjść. O, witaj! Witaj! Siema. Mój tata i ja podamy próbki ziemi. Próbki ziemi. Gleby naszej Stupki planety. Gleby. Nie wstydź się, w sumie przydałoby się nam pomoc. No i co? I czytasz to samo co ja, a ty mi przeszkadzałeś, jak ja czytałem. Specjalnie mi zagadywałeś, widzu. Nieprawda, masz pokazać tej próbki dla mnie. Teraz też ci będę zagadywał, żeby nie słyszeli, żeby do mnie przychodzili. Partię próbek. Nie, teraz ci pomóż, nie będzie gadany. Right back. Nie będzie. Ej, oni mają tu laboratorium takie domowe. Tam jesteś laboratorium. Taki mikroskop tutaj? Jesteś mikroskop. Dzięki za pomoc Moku, ale on do mnie mówi. Ej, pamiętasz może co jeszcze mieliśmy zrobić oprócz zbudowania... A wiem, do lokacji się dostać, mam siekiera ze stali. No. Może damy radę. Nie chciałbym, żeby coś stało na jej drodze do jasnej przyszłości. Wiesz, o co mi chodzi? I teraz powtórzysz to samo, co ja powiedziałem? Właśnie nie wiem, może ten. Może wybiorę inne coś? No właśnie to wybierz to z tym, że on był trochę... Ej, trzy iridium dostałem, trzy bryłki, bo rozkupuję... O, a ja mam dwie. To możemy zrobić szapkę chyba. No, chyba. Ale ona ma ładny ten art, naprawdę super wygląda. Powiem ci, że normalnie to bym nie chciał jej za żony, ale jak zmieniamy jej ten awatar, to nawet bym chciał. No tak, bo nie liczy się charakter ludzi, tylko nie Ej, ale ona nie ma jakiegoś wybitnego charakteru, umówmy się. Odbierz nagrodę, rzadki strach i blok perkusji. Strach się przyda na tata pewno. Powiedzieć, że jej tata był dziwny? No, powiedz. Ona się na mnie wkurzy. No nie wiem właśnie. Może przyznać ci rację i cię pokocha jeszcze bardziej. Ta jasne, dobra, to powiem to i ona mnie zwyzywa, patrz. Ty się zwyzywasz? Zdech. Co zdech? O Jezu, jak się zdenerwowała, zobaczcie tutaj. Oczy jej nie widać, widzicie, zaparła moje okulary. Macie dwa warianty scenek w tym momencie, więc co myślę, mu powiedziałeś, tato? Że jest fajny. Ale się wstydzi się. Wstydzi się? O, okej, rozmawialiśmy o tobie, słonko. O. Shane, chcesz tapkę żelaza? Miedzi? Miedzi. Oddam mu. O. To jest? Ale wybaczyła ojcu za to, że rozmawiał. Że rozmawialiśmy o niej, że przyznał się. I pokazał tę buźkę tą kocią, wiesz jak? Że dwukropek trzy. Ta. Już to Maru chyba pokazywała. Znaczy, no, masz tu melona, nie Maru, za to, że cię sprzedały. Ej, melona ci dał? Nie, ja mu dałem melona za to, że go sprzedałem córce, że gadaliśmy o niej. No cóż, no czasami tak bywa w tej Polsce, no różnie się mam kręci. Mam z Demetriusem najwięcej serc. Ja mam z Demetriusem... Znaczy, mam cztery, ale jest u mnie pierwszy, wiesz, w liście. Ja mam pięć z Demetriusem. Zawsze lepszy. Wiem. No to dlatego, że mam urodziny, wiesz, o co chodzi, nie? A wiem, o co chodzi, mordo, wiem, o co mordo, chodzi. Mordo, wiesz, co chodzi? Dobra, wiesz co, wracaj na farmę i idziemy odblokować lokację, wiesz? Dobrze, idę do ciebie, mój kolega serdeczny. Mój kolego tutaj, przeserdeczny, może nawet powiedzieć. Ja tu mam blok perkusji, wiesz? Nawet go niosę. No ja go odłożyłem do skrzynki, bo nie chcę dublować. A, czyli ja go mam postawić? No postaw go, ale chodźmy najpierw do nowej lokacji. Czekaj, idę na farmę, uspokój się. No na farmie czekam na ciebie. No idę, no ja muszę dużyć rzeczy, ja jestem... Ale powiem ci, nie musisz, bardzo za... ja nie mam musisz. Dużo rzeczy na sobie. Ale będzie ciemno i nie będzie nic widać, chodź. Gdzie no jesteś? Jestem. Gdzie na jesteś? Farmie. Chodź, chodź, idziemy od razu. Nie odkładamy się. Ale jesteś, kurczę, bo cię podleję. Ja jestem tu ciężki, nie mogę sobie wyrzucić rzeczy. A ty? No właśnie ja. W ogóle ta siekiera strasznie tak fajnie wygląda, jak taka niby żelazna, a jest ze stali.
Ja muszę w końcu sobie coś naprawić. Naprawić. Ulepszyć. Kilof możesz sobie ulepszać, bo i tak mamy chyba wystarczająco kasy. Chociaż jeszcze na zwierzątka. Chociaż nie, czekaj. Powinniśmy zostawić tak z 10 tysięcy na jesień, co ty na to? No, się wydaje, że jak będzie taka możliwość, to czemu nie? To czemu nie? O, mamy tu Spiceberry jeszcze. I powinniśmy też chodzić do tej pani, do tej cyganki. Jutro pójdziemy prawdopodobnie w odcinku. I ludziska, widzicie, te kłody możemy rozwalić za pomocą siekiera. No. Czemu nie możemy przeskoczyć albo obejść tego? Bo to są jak w Pokemonach, no. Bo to gra komputerowa. To gra komputerowa. Masz fleta? Budzimy tego Snorlaxa. Snorlaxa. Dobra. Jej, i tu mamy nową lokację. Ogólnie trzeba tutaj chodzić. Jest tutaj też pastorał paproci. Fajne tłumaczenie. Fiddle Fern to był chyba. Tu jest przejście gdzieś takie tajemne. O, tutaj. Tak. Tutaj na dole jest przejście. I ludziska ogólnie chodzi się do tej lokacji po to, żeby zbierać hardwood. Twarde drewno. Ono jest zwykle... Zawsze jest go bardzo trudne mało. Trudne drewno. No, zawsze mało jest go po prostu. Trudne drewno. Trudne drewno. Zbieraj kolego, bo ja nie mam jak, nie mam siły. No to też możesz siekierę sobie ulepszyć, bo do tego drewna... A i w sumie? Można tylko miedzianą. Jakbyśmy tak, kurczę, wiesz, dublowali ten hardwood, to byłoby fajnie. No niby. Ale wiesz co, zobacz, ja też jestem za tym, żebyśmy zaczęli już powoli jakieś kilofy, konewki czy coś w ten deseń, bo wiesz, że bardzo dużo nam schodzi na klupaniu rzeczy w cave'ach, nie? No, dlatego ja mam tego mojego kill-offa zrobił, tak powiem. No, też będę robił kill-off, ale to zobaczymy. Bo na przykład Zoku bardziej teraz wyszedł, ma na przykład na prowadzeniu rolnictwo, nie? I tak dalej. Mm-hmm. Ja też coś tam będę... Usprawiedliwiaj mnie tak, żebyś to miał narzędzia, a ja nie. W ogóle tutaj stawik to chyba znaczy nie da nic wyłowić. Da się wyłowić, tutaj tak? Się łowi jedną z ryb do bandla. Ale czekajcie, jaka to jest ryba? Ją się da wyłowić gdzieś jeszcze, ale głównie tutaj. W sumie to sobie wyłowię jedną rybę, jak już tu jestem. O, pyk. Dawaj mi tu rybkę stąd. Taka nowa lokacja, to będzie nowa rybka. Na miniaturkę będę miał... drewniak to się... Drewniak, tłumaczenie. Drewniak? Tak. To jest chyba wood fish, wood skip, coś takiego, nie wiem. Wood skip. Nie wiem, to brzmi jak Pokemon jakiś. Wood skip. No, wyski to taki drewniany. Wiesz co, wracamy już, co? Tu jeszcze jedną wyłowisz. Tylko... Właśnie, o, mam rybkę, dobra. I lecimy. Aha, dobra, ona jest gwałtowna strasznie, to ja no to sobie jej chyba, nie wyłowię. To chyba właśnie ta ryba, wiesz? Uciekam stąd, bo ryby mnie nie lubią tutaj. Niestety z tym fishing levelem nic nie mogę zrobić. Musimy poświęcić kilka dni i wyłowić. Koniecznie, koniecznie. Ogólnie z fishingiem tak, jesteśmy do tyłu, bo nie chcieliśmy wam za... No, to wiecie, już to tłumaczyliśmy dużo razy, no. Ale ludzie mówili też, że lubią takie nawet takie rzeczy, wiesz? Można to przemyśleć. Że fajny klimacik, że nawet mogą oglądać, jak stoimy, łowimy rybę. Bo ja tam zawsze wymyślę jakiś głupi temat, jak ketchup tak, na przykład. Ketchup. Ja tam zawsze wymyślę, ten drugi to nic nie mówi. No właśnie, ty nie mówisz, ja muszę prowadzić dialog. Ale ja w ogóle fajny, ja nie wiem czy ktoś to w ogóle odebrał tak jak chciałem, żeby odebrał, ale niedawno jak łowiliśmy, to akurat na oceanie była tak ułożona latarnia z dwoma sznurami i pudełkiem, na którym można wejść, że to idealnie wyglądało jak sceneria do samobójstwa, ale żeśmy powiedzieli to w taki ponury sposób, że nie wiem czy widzowie to odebrali tak jak chciałem, żeby odebrali. Nie myślcie źle o tym, o tej scenie. Tak jest. To nie miało tak wyglądać. No. A ja postawię tutaj, o. Teraz jak przechodzimy obok tego bloku, to jak widzicie, gra nam tutaj muzyka. Gra nam muzyka. Ja tam zaraz pójdę do muzyki, do Zoku. Chodź spać. Idę spać, tylko odłożę się jeszcze, wiesz, bo szkoda to robić nad ranem. Ja się następnym tygodnia, to w sumie już po odcinku. Dobra, no albo to... Albo następnym. Dobra, już się odłożyłem. Jeszcze włożę tego złoto, żeby się przepalało. Przepalaj, bo sprinklery muszą być. Tak jest, dobra. Albo zraszacie. Tryskacz. Opowiedz tą historię sobie na koniec jeszcze odcinka. A, no po prostu sprawdzałem tłumaczenie sprinklera na necie, jak to można przetłumaczyć, bo chciałem do nazwy odcinka i było tryskacz. Poziom rolnictwa 7 mam. Poziom 5 zbieractwo mam. To... No, lepsze uprawy, czy te receptury na tego, jak to się nazywa? To, co urzeźnia glebę, Boże. A ja mam tutaj profesja. Mogę wybrać albo leśniczego, drewno warte 50% więcej, albo zbieracz i szansa na podwójną ilość zebranych przedmiotów. Powiem ci, że drewno warte 50% więcej to jest useless, moim zdaniem. No jest. Ja wolę szansę na podwójną ilość zebranych przedmiotów i nie wiem, czy nie lepiej też by było dla ciebie, żebyś tak wziął później. No nie ma sensu sprzedawać drewna, bo kto sprzedaje drewno w tej grze? No. Kliknij. Klikam. Chcę przejść dalej. Już, spokojnie. Twój postęp został zapisany. No to kończymy odcinek, tak?
Jak mi się wydaje. O, kotce siedzi, patrz. Śpi. Kotce siedzi, śpi. No to się żegnamy. I fajnie, że pada deszcz, nie trzeba będzie podlewać. Patrz, co mam. Jej! Rasengan? Nie, to jest... Turiken. Sharingan. Sharingan? Taki fajny, no. Jak Sharingan? Mangekyo Sharingan. O Jezu, jak burza u mnie walnęła, ale w rzeczywistości... O, słyszałem. No. I aż strach. A śmieszne jest to, że też spada deszcz w grze, nie? No, dobra, to kończymy. No. No to ja się żegnam chyba, tak? Tak. No to mam nadzieję, że się miło oglądało, że zostaniecie z nami do końca milionów lat, bo ta seria będzie trwała tyle. I co? No i był ze mną ten oto, tu kolega. No byłem, Ketchup, siema. No, cześć.